No, kwota jest znana, bo cały czas mówiliśmy o tym i na taką kwotę zostały zresztą wyemitowane obligacje miejskie. To mówimy tutaj o 10 milionach złotych. Póki co w ziemi nie widać tego, ale jest tam już 2 miliony. I teraz kolejnym etapem jest budowa 36 domków w koncepcji Zaprojektuj, Wybuduj. Jesteśmy już po przetargu. Jutro spotykam się z wykonawcami. Będziemy dogrywali szczegóły. Tak jak już wcześniej informowaliśmy, chcemy, by do 15 czerwca ta inwestycja trwała. Potem robimy sobie przerwę na okres wakacyjny do 15 września i kontynuujemy dalej budowę tych domków. Myślę, że do końca roku jesteśmy w stanie zrealizować tę inwestycję. Oczywiście szereg problemów jest z tym związanych. To jest teren chroniony prawnie, Natura 2000, więc jeszcze będziemy musieli wygrać batalię o wycinkę drzew, ale myślę, że po tych bojach i po tym, jak tutaj wcześniej walczyliśmy, jesteśmy w stanie to przeprowadzić.